Tylko dla panów, dziś o ubraniach. Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa. Witam was, Marzena Śmigielska. Bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną. Pamiętajcie, że każda łapka w górę, każde polubienie, każdy komentarz jest dla mnie szalenie istotny, bo to świadczy o tym, że to, co robię, ma sens i że się wam podoba. Pamiętajcie, żeby udzielać komentarzy, żeby dzielić się nimi ze mną. To jest dla mnie naprawdę ważne. Zastanawiacie się często, po co nam tyle ciuchów? My, kobiety, po prostu lubimy mieć. Czujemy się wtedy pewnie i mamy nadzieję, że żadna sytuacja nas nie zaskoczy. Poza tym wynosicie tylko spodnie i koszule, tudzież t-shirty, a my spodnie, spódnice, sukienki, garsonki, kostiumy, topy, body i tak dalej. A tak by the way, bo wy zawsze macie z tym problem, sukienki to te w całości, długie. Spódnice są krótkie, najczęściej od pasa, garsonki to spódnice z żakietami, a kostiumy to spodnie z żakietem lub z marynarką, czyli takie wasze garnitury. Czy zdarzyło ci się kiedyś widzieć swoją kobietę stojącą przed szafą i słyszeć, jak mówi: ja nie mam co na siebie włożyć? Wyjaśniam. Jeśli kobieta tak mówi, to wcale nie oznacza, że faktycznie nie ma czego na siebie włożyć. To oznacza jedynie, że nie ma w szafie ubrania, które pasowałoby do tego, jak ona się dzisiaj czuje. To powinno wam wyjaśnić, dlaczego jadąc na 2 dni na weekend zabieramy ze sobą pełną walizkę ciuchów. Po prostu nie wiemy, jak będziemy się czuły, co będziemy robiły, kogo spotkamy, gdzie pójdziemy i z kim. I pamiętaj, że zawsze lubimy być przygotowane. Jak mówimy o ubraniach, to nie mogę nie wspomnieć o butach i torebkach. To temat rzeka, ale każda kobieta, jak nie ma fioła na punkcie butów, to ma na punkcie torebek. Zdarzają się też takie, które mają kumulację i oba te uzależnienia. No cóż, tu ponownie odwołam się do płci. Wy macie sportowe, eleganckie i jakieś buty na zimę, a my sandałki, czułenka, klapki, to wszystko na szpilce lub płaski, do tego japonki, kalosze sportowe, kozaki, sztyblety, muszkieterki, och, mogłabym tak wymieniać jeszcze długo. I znów musimy mieć ich dużo, na każdą okazję i w każdym kolorze, żeby pasowały do naszej różnorodnej garderoby. A tak przy okazji, uwierz mi, że chodzimy w szpilkach tylko dla was, bo wy to uwielbiacie i nasza noga wygląda wtedy inaczej, smuklej. A tak naprawdę dla nas przypomina to zabawę w torturowanie. Nie wierzysz? Załóż kiedyś szpilki i spróbuj się w nich przejść. Co do torebek, wiem, że tego nie rozumiecie, ale uważamy zdecydowanie, że nasze torebki są po pierwsze poręczne, po drugie pakowne, a po trzecie nie wyobrażamy sobie mieć po kieszeniach popakowanych portfela, komórek i kluczy. Swoją drogą, wy panowie również nie wyglądacie seksownie z takimi powypychanymi kieszeniami. A gdybyś przy okazji podczas spaceru potrzebował taśmy klejącej, nożyczek albo jakichś innych dziwnych przedmiotów, to jest duże prawdopodobieństwo, że znajdziesz je właśnie w kobiecej torebce. Poza tym sama oczywiście doświadczyłam sytuacji, gdy mój mąż prosił mnie o schowanie właśnie portfela, kluczy czy dokumentów do samochodu, więc nasze torebki się po prostu przydają i to nie tylko nam. Ma to też swoje minusy. Na przykład, gdy robimy nieplanowane zakupy bez siatek i reklamówek. Kobiety pakują wtedy wszystko do swoich toreb i dźwigają to potem. Totalnie bez sensu. My kobiety bez torebek czujemy się jakby nieubrane, niekompletne i nigdy nie wiemy, co mamy wtedy zrobić ze swoimi rękoma. I na koniec rajstopy. Te cienkie. Myślicie sobie często, po co kobiety je noszą, przecież są tak cienkie, że musi nam być w nich zimno. Po pierwsze, w nich noga wygląda ładniej, bardziej gładko i potrafią zakryć pewne nasze niedoskonałości skóry. Po drugie, zdziwiłbyś się, ale trochę jednak grzeją. Zawsze to jakaś warstwa. A po trzecie i najważniejsze, ubierając fajną, seksowną sukienkę, słabo wyglądałybyśmy w leggingsach pod spodem, spodniach czy jakichś innych grubych rajstopach. A po domu uwielbiamy chodzić w ciuchach na luzie, które mogą się pobrudzić podczas przygotowywania obiadu, bo nie będzie nam ich szkoda, gdy się po prostu poplamią. Wiem, że chcielibyście, żebyśmy zawsze były eleganckie i śliczne nawet w domu, ale twoje wszystkie ubrania są wygodne, a nasze nie. Wybaczcie nam to. Choć znam, szanuję i podziwiam kobiety, które w domu się nie przebierają, ale w dresach też można przecież wyglądać seksownie. Panowie, jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, nie bójcie się, napiszcie jakiś komentarz. Uwielbiam wchodzić z wami w rozmowę. Za dzisiaj wam serdecznie dziękuję i polecam do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Do zobaczenia za tydzień na kolejnej Energy Boost Środzie.